Mamy tutaj definicję funkcji h od n, gdzie n jest liczbą całkowitą dodatnią, czyli w gruncie rzeczy mamy tutaj jawną definicję pewnego ciągu. Jak za chwilę zobaczymy, jest to ciąg arytmetyczny, no i naszym celem jest napisanie rekurencyjnej definicji tego ciągu. Więc może najpierw popatrzmy, jak wygląda kilka pierwszych wyrazów. Czyli tutaj mamy n i h od n. 1, 2, 3, no powiedzmy 4. Teraz tak, h od 1 to jest minus 31, minus 7 razy 1, minus 1. No 1 minus 1 to jest 0, czyli to jest minus 31. To jest h od 1. h od 2 to jest minus 31, minus 7 razy 2, minus 1. No 2 minus 1 to jest 1, czyli to jest minus 31, minus 7, czyli minus 38. h od 3 to jest minus 31, minus 7 razy 3, minus 1. No to jest minus 14, czyli to jest minus 31 minus 14 to jest minus 45. No może jeszcze jeden, minus 31, minus 7 razy 4, minus 1. Czyli to jest 3, czyli to jest minus 52. No i wygląda na to, że, prawda, że każdy następny wyraz powstaje z poprzedniego przez odjęcie 7, czyli minus 7, minus 7, minus 7. Czyli różnica między dwoma kolejnymi wyrazami jest stała, więc mamy do czynienia tutaj z ciągiem arytmetycznym. No i co? No może, żeby się upewnić, to spróbujmy dokonać ogólnego takiego rachunku, czyli h od... Sprawdźmy, że różnica między kolejnymi wyrazami jest stała, czyli policzmy h od n plus 1 minus h od n. Prawda? Biorę dowolny wyraz n, biorę wyraz następny, odejmuję i sprawdzam, czy ta reguła będzie obowiązywała dla dowolnego n. Czyli h od n plus 1, no to mamy tutaj wzór. W miejsce n musimy podstawić n plus 1, czyli jest minus 31 minus 7 razy n plus 1 minus 1. To jest h od n plus 1 minus h od n, czyli minus 31 minus 7 razy n minus 1. Czyli tak, n plus 1 to jest, czyli to jest minus 31 minus 7n. No i minus 31 to jest plus 31 i tu jest minus, czyli plus 7 razy n minus 1. Czyli tak, minus 31 plus 31 to jest 0. I tutaj jak pomnożę ten nawias, to jest minus 7n plus 7n minus 7. Czyli rzeczywiście różnica między dwoma kolejnymi wyrazami jest stała i wynosi minus 7. No dobrze, i teraz jak wygląda rekurencyjna definicja tego ciągu? Rekurencyjna to znaczy h od n. Musimy napisać w terminach h od n, czyli wyraz następny w terminach wyrazu poprzedniego. Czyli tak, pierwszy musimy podać, no pierwszy wyraz, czyli dla n równego 1 jest minus 31, czyli h od n jest minus 31 dla n równego 1, no i potem dla n większego od 1 całkowitego. No to jak to będzie? Czyli widzimy, że no właśnie, następny wyraz powstaje z poprzedniego, jest równy poprzedni minus 7, czyli to będzie wyraz poprzedni h od n minus 1 minus 7. I to jest rekurencyjna definicja tego ciągu. No sprawdźmy jeszcze, wypiszmy kilka pierwszych wyrazów. h od 1 to jest minus 31, no h od 2 to jest h od 2 to jest h od 1, czyli minus 31 minus 7, czyli minus 38, potem jest h od 3, to jest h od 2, czyli minus 38 minus 7, czyli minus 45 i tak dalej, dokładnie tak jak tutaj. Więc ta definicja jest rekurencyjna. Wyraz następny, żeby poznać wyraz, powiedzmy, numer 7, no to niestety musimy znać wszystkie wyrazy poprzednie, więc to jest definicja, która jest bardzo wygodna, powiedzmy, dla komputera, ale dla człowieka nie jest zbyt wygodna, bo no właśnie, bo nie potrafimy policzyć od razu h od 10, prawda? Żeby policzyć h od 10, to h od 10 się wyraża przez h od 9, h od 9 się wyraża przez h od 8 i tak dalej. Tutaj potrafimy od razu policzyć h od 10, po prostu podstawiamy tego wzoru n równe 10. Popatrzmy teraz na przykład odwrotny, czyli mamy teraz definicję rekurencyjną pewnego ciągu, czyli f od n to jest 9,6 dla n równego 1, no i f od n minus 1 minus 1/10 dla n większego równego 1, dla n większego od 1 i całkowitego. No i popatrzmy znowuż kilka pierwszych wartości n, f od n. No jak n jest równe 1, to oczywiście f od 1 jest napisane, to jest 9,6. Jeżeli n jest 2, no to co? Dla n równego 2 to jest f od 1, czyli 9,6 minus 1/10, czyli 9,5. 3, 4, może jeszcze zróbmy n równe 3, czyli f od 3 to jest f od 2, czyli 9,5 minus 1/10, czyli 9,4. No i f od 4 to jest 9,4, to jest f od 3 minus 0,1, czyli to jest 9,3. Czyli ten nasz ciąg to jest tak 9,6, 9,5, 9,4 i tak dalej. Czyli znowuż, prawda? Znowuż każdy następny wyraz powstaje, zresztą to widać tutaj z tej definicji rekurencyjnej, no widać, że każdy następny wyraz powstaje przez odjęcie 1/10 od poprzedniego. No i jak wygląda jawna definicja tego ciągu, czyli f od n równa się, czyli tak, pierwszy wyraz jest 9,6 i potem jest co? Za każdym razem odejmujemy jedynkę, czyli 1/10, czyli minus 0,1 razy n minus 1. No, tak to chyba będzie. Prawda? To jest ciąg arytmetyczny. Pierwszy wyraz jest 9,6, a różnica jest minus 1/10. No sprawdźmy, jak to działa. F od 1 to jest, no właśnie, dla n równego 1 to jest po prostu 9,6. F od 2 to jest 9,6 minus 0,1 razy 2 minus 1, no czyli właśnie 9,5. No i następny jest 9,6 minus 0,1 razy 3 minus 1, czyli 9,6 minus 0,1 razy 2, czyli 0,2, wobec tego to jest 9,4. No i widzimy, że otrzymaliśmy dokładnie ten sam ciąg. No, czyli to jest przykład, jak z definicji rekurencyjnej, tak jak tutaj, otrzymać jawną definicję ciągu dla ciągu arytmetycznego.